Ludzie z misją. Dobry wieczór Państwu. Nazywam się Zofia Kędziora, jestem dziennikarką portalu misyjne.pl i Misyjne Drogi, a to jest audycja Ludzie z Misją. Witam Państwa w ten wieczór Niedzieli Miłosierdzia. Widzimy się z powrotem już po przerwie świątecznej. Dzisiaj jest taki szczególny dzień, do którego Kościół przygotowywał się przez dłuższy czas, jeszcze przed świętami, w czasie świąt i po świętach, o którym też sam Pan Jezus mówił do świętej Faustyny. Tutaj cytuję: pragnę, żeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem miłosierdzia. Pragnę, aby święto miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W tym dniu otwarte są wnętrzności miłosierdzia mego. Wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia mojego. Każda dusza, która przystąpi do spowiedzi i komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski. To jest oczywiście cytat z dzienniczka świętej Faustyny. Dzisiaj tak szczególnego takiego momentu i miejsca właśnie tego miłosierdzia, Niedzieli Miłosierdzia, Białej Niedzieli. Nie wiem, czy zastanawiali się Państwo kiedyś nad tym, jak o tym Bożym miłosierdziu i czy w ogóle o tym się mówi, w ogóle na świecie, szczególnie w krajach misyjnych, na misjach. I rzeczywiście, gdyby tak spojrzeć, jest tak, że no nie na każdej misji krzewi się ten kult Bożego Miłosierdzia i w ogóle samej postaci siostry Faustyny Kowalskiej. No jednak możemy powiedzieć, że na polskich misjach jest to pewien ewenement. I gdyby tak przyjrzeć się kilku misjom, gdzie są polscy misjonarze, tutaj można wziąć na przykład polskiego misjonarza, ojciec Paweł Kociołek, który jest od wielu lat już na misji w Bangladeszu. Sam zresztą pochodzący z Krakowa, mówi, że właśnie do tego kultu Miłosierdzia Bożego i do tej postaci świętej Faustyny na swojej misji przyciąga bardzo dużą wagę. I mówi tak w naszej rozmowie, którą przeprowadziłam przed naszą audycją. Mówi tak: obecnie dzięki nowej diecezji Sylet w Bangladeszu, diecezja ta powstała 2 lata temu, jej patronem jest Jezus Miłosierny. Kult Miłosierdzia Bożego z dnia na dzień staje się coraz bardziej znany i żywy. W niektórych parafiach powstają grupy modlitewne modlące się koronką do Miłosierdzia Bożego. W niedzielę, w kościele, w którym jestem proboszczem, także mamy obraz Jezusa Miłosiernego i często ludziom opowiadam o Polsce i Łagiewnikach. Ci natomiast często pytają o obrazki i treść tej szczególnej modlitwy, jak mówię właśnie o tej modlitwie, o tej koronce do Miłosierdzia Bożego. Ojciec Paweł Kociołek otrzymał ten obraz, który jest właśnie w jego parafii, w której jest proboszczem w Bangladeszu, od pewnej takiej parafianki ze Śląska. On tam sam, tak jak mówiłam, właśnie z tych Łagiewnik pochodzi, z tego Krakowa, także jak sam mówi, nie byłby sobą, gdyby o tym miłosierdziu i o świętej Faustynie na misji nie mówił. No niestety jest tak, że Bangladesz jest krajem, można powiedzieć, globalnego południa i krajem trzeciego świata i tam jest ogromna bieda. I ta bieda też wpływa na edukację, a wiadomo, że edukacja wpływa na świadomość. I ludzie z wiosek są niewykształceni i też nie mają za dużo pojęcia w ogóle o wielu świętych, no i tym bardziej też o tym Miłosierdziu Bożym. Natomiast właśnie mieszkańcy dużych miast Bangladeszu, gdzie edukacja jest bardziej rozwinięta i w ogóle dostępna, wiedzą nawet nie tylko o siostrze Faustynie, ale także, jak ojciec Kociołek mówi, też o Janie Pawle II, którego kult na misji w Bangladeszu jest również szczególnie kultywowany. Także jak widzimy, jest to bardzo zróżnicowane. Natomiast jakby się tak trochę przenieść troszeczkę dalej, polski misjonarz, ksiądz Józef Nowak, który już od 11 lat posługuje na misji na Martynice, to tutaj są Karaiby, mówi właśnie na portalu misyjne.pl w rozmowie o tym, że kult Miłosierdzia Bożego jest tak szczególny, że rok temu odebrał w Łagiewnikach relikwie świętej Faustyny, by móc je zawieźć właśnie na Martynikę do swojej misji. Jak sam właśnie mówi, na wyspie jest 4 księży z Polski. Jesteśmy Polakami i z domu rodzinnego, z ojczyzny wynieśliśmy kult Miłosierdzia Bożego. U mnie pogłębił się on podczas pobytu na misjach w Afryce. Kiedy zostałem kustoszem w sanktuarium w 2015 roku,
rozpoczął się właśnie ten rok miłosierdzia. Zaobserwowałem wówczas ogromne działanie Jezusa. Odbyło się wiele nawróceń. Ludzie niesamowicie przeżywali swoją wiarę. Było wiele rekolekcji, dni skupienia, pielgrzymek do naszego sanktuarium. Widać było mocne działanie Jezusa Miłosiernego. To mi uświadomiło i spowodowało, że zacząłem na nowo myśleć o tym, że to właśnie relikwie świętej Faustyny powinny być na Martynice. Widząc tę siłę, z jaką Jezus działał, pomyślałem, że jako następstwo tych wszystkich łask trzeba będzie kontynuować to, co ludzie otrzymali. Uznałem, że najlepszą możliwością będą właśnie relikwie świętej Faustyny, które będą mogły być w naszym sanktuarium, co nam pozwoli na kult publiczny siostry Faustyny i na rozpowszechnienie i nauczanie tego Bożego Miłosierdzia. I rzeczywiście było tak, że ksiądz Józef Nowak rok temu odebrał w Agiewnikach te relikwie świętej Faustyny i zawiózł je na misję na Martynikę. I rzeczywiście tam można powiedzieć, odbywają się cuda, tak, za stawiennictwem świętej Faustyny i tego, że ludzie do tego sanktuarium przybywają. I sam, jak ojciec ksiądz Józef właśnie dodaje, że nawet zazdrości tym mieszkańcom Martyniki, tej takiej prostej ufności w Boże Miłosierdzie, której często brakuje nam tutaj w Polsce, czy w ogóle w Europie. I tak dodaje, że mieszkańcy Martyniki bardzo dobrze znają świętą Faustynę. Wiele grup przyjeżdża do Łagiewnik na pielgrzymki. Mieszkańcy Martyniki znają historię życia świętej Faustyny oraz przesłanie, które pozostawiła światu. Ludzie ją znają i, co jest piękne, przyjęli z wielką ufnością nauczanie o Bożym Miłosierdziu. Czasami nawet można zazdrościć tej ufności, ponieważ jest tak naturalna, nie jest wyuczona, ale to jest po prostu zwrócenie się do Jezusa o Jego miłosierdzie. To jest wspaniałe świadectwo. Jak widać, ten szczególny kult dla Polaków, być może taki oczywisty i taki, można powiedzieć, niejako wyssany z mlekiem matki, z naszą kulturą, z taką naszą religijnością narodową, dla innych jest nowością i takim, można powiedzieć, prezentem od Pana Boga. I tak jak widzimy na misjach, jest to szczególnie widoczne i ci ludzie przyjmują tą wiarę w taki bardzo prostolinijny sposób, ale bardzo, bardzo ufny i tak jak widać, jest to piękne i przynosi też konkretne efekty. Teraz zapraszam Państwa na krótką przerwę, a po niej wrócimy już tutaj do Europy. Pielgrzymi przybywamy dzisiaj tu, z różnych kontynentów, miast i wsi. Dobrą nowinę chcemy z mocą głosić światu. Każdy z nas jest Twoim misjonarzem. Tak jak Maryja chcemy odpowiedzieć tak na Twe wezwanie i Twój plan. Ziemia chwali Twoje dzieło. I uczniowie pełni wiary, radości, powołania. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Się
się stanie według słowa Twego. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Dobry wieczór, witam Państwa po krótkiej przerwie. Nazywam się Zofia Kędziora, a to jest audycja Ludzie z Misją. Przed przerwą rozmawialiśmy chwilę o kulcie Bożego Miłosierdzia w krajach misyjnych. A czy nie wiem, czy zastanawiacie się Państwo, jak to w ogóle wygląda w Polsce właśnie w porównaniu właśnie z tymi krajami misyjnymi. Oczywiście obraz Jezusa Miłosiernego, którego Jezus kazał namalować poprzez siostrę Faustynę, jest praktycznie w każdej polskiej parafii, a koronka do Miłosierdzia Bożego odmawiana jest o 15 w wielu miejscach, praktycznie też wszędzie, praktycznie w każdej parafii. I można powiedzieć, że dużo się o tym mówi. Ostatnio nawet z pewnością Państwo słyszeli, powstał głośny film pod tytułem Miłość i Miłosierdzie, w którego główną rolę się wcieliła Kamila Kamińska. I oczywiście recenzje tego filmu mogą Państwo przeczytać na portalu misyjne.pl. Mi jednak udało się porozmawiać z siostrą Marią Angelą ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Kiekszu, czyli tym miejscu, gdzie właśnie siostra Faustyna przebywała i której się także Jezus objawił, o czym też sama pisze w dzienniczku. No i siostra powiedziała mi praktycznie z pierwszej ręki, jak to z tą siostrą Faustyną było i jak wiele też nieoczywistych faktów było, jak chociażby to, że siostra Faustyna pierwsze egzemplarze swojego dzienniczka początkowo spaliła. Ale zapraszam Państwa do wysłuchania tego, co siostra Maria Angela powiedziała. Ona najpierw, bo chciała, jak była taka młoda, już wspominała się swoim rodzicom, że chciałaby wstąpić do klasztoru i rodzice jej nie pozwolili. Więc potem, tak. potem poszła do takich pań, do rodziny, gdzie pomagała wychowywać dzieci małe, no i gotować wszystko, taka dawniej służąco się nazywało, nie? Taką pomoc domową, jak gdyby, nie? I żeby zarobić trochę pieniążków, żeby pomóc rodzicom w ten sposób, nie? No i potem znowu przyszedł ten drugi moment, że ona znowu, bo Pan Jezus ciągle ją przynaglał, kiedy ona ten krok zrobi, a ona ciągle jakoś się wahała, w końcu nie wiedziała, co robić. I jak rodzice jej nie pozwolili, to ona pojechała w ten czas jeszcze do Łodzi ze swoją siostrą rodzoną na jakiś bal. No i na tym balu tam były, tańczyły, wszystko tam się bawiły i w pewnym momencie Pan Jezus stanął przy niej i powiedział, dokąd będę tak cierpiał. I ona zrozumiała to wszystko i umotywowała to, że ją boli głowa i ona wyszła z tej zabawy i poszła do katedry w Łodzi, rzuciła się tam krzyżem przed Panem Jezusem. No i tak się modliła.
Więc, no i to, potem nastał ten drugi raz, jak ona już po tej zabawie była i no, zdecydowała, że pójdzie do tego klasztoru. No i teraz do mamy, jak powiedzieć do taty, jak oni nie chcą jej pozwolić, a już była pełnoletnia. Nie, bo miała 19 lat, do 20 miała, jak wstąpiła w ogóle, miała 20 lat. Więc tylko wujkowi powiedziała, wujek ją odwiózł na stację tego i pojechała do Warszawy. Pan Jezus jej tak mówi, że masz pojechać do Warszawy i tam pójdziesz do kościoła i tam w kościele pójdziesz do kapłana i ten kapłan ci powie, co masz dalej robić. No i rzeczywiście ona była jakoś, jak świętego Jakuba ten kościół jest, w każdym bądź razie zapomniała. No i po tej mszy świętej poszedł do zakrystii, no i powiedziała księdzu, że chce wstąpić i on mówi, to ty pójdziesz teraz tam do tej pani i do tej, tam powiedział, gdzie za Warszawą miała ja pojechać, ona pierwszy raz tam w ogóle nie wiedziała, gdzie co jechać, ale w każdym bądź razie posłuchała i tam była. I tam sobie zarobiła na wiano tak zwane, nie, i tego. I ten wujek potem miał powiedzieć tylko rodzicom, że ona pojechała do klasztoru. No i była potem u sióstr rodziny Marii, to obok mieszkają nawet na Żytnie u nas w Warszawie, na Żelaznej, ona my na Żytniej. I tam ją nie przyjęli. No i potem obok do nas tam poszedł, no i z przełożoną się widziała, więc tam była generalna, tam jest to generalny w ogóle. Więc no i zgłasza się jako kandydatka. A matka Michaela Moraczewska, tak miała nazwisko, imię, wysłała ją do, i mówi tak, idź do Pana Jezusa, do kaplicy i zapytaj się, czy Cię przyjmuje. No i ona poszła. No i potem po modlitwie jakiejś tam krótkiej czy dłuższej, nie wiem, spotyka się znowu z tą matką i powiedziała, że Pan Jezus ją przyjmuje. No to jak Pan Jezus Cię przyjmuje, to i ja Cię przyjmuję. No i przyjęła ją do klasztoru naszego. Ona potem tylko 13 lat była w zgromadzeniu, bo już zmarła, 33 lata miała, 13 lat była, bo miała 20 lat, wstąpiła. To tutaj mamy taką książkę szlakiem świętej siostry Faustyny, które siostry opracowały w Krakowie. To wszystkie te domy i te wspólnoty, w którym ona była przez te 13 lat, tam jest napisane. W 12 domach była, więc co rok to gdzie indziej tak. Była. Tak jak to dzisiaj by można było zapchać dziura, nie? Jak było gdzieś potrzeba, to wtedy matka generalna ją dawała. Aha. I tutaj też dlatego do Kiekrzas trafiła w 1929 roku, 7 lipca tutaj do nas przyszła, i bo siostra zachorowała w kuchni i około 3 miesięcy tutaj była. No i tutaj się właśnie to odbyło się to spotkanie z Panem Jezusem nad tym małym jeziorem Kierskim. No i tak uświęciła nam tutaj to miejsce. A myśmy rok wcześniej tutaj dopiero przyszły, wie Panie, kupiłyśmy tą posiadłość i żeśmy osiadły się jako zgromadzenie na zaproszenie biskupa poznańskiego w 1928 roku, a ona rok później była tutaj. I teraz w kaplicy, kaplica była troszeczkę mniejsza, bo tam się mieściła kuchnia. Tutaj te pierwsze drzwi, jak żeśmy wchodziły do kaplicy, to tutaj była kuchnia i ona tam pracowała. I zakrysa, gdzie jest, to była to kuchnia taka. Takie spizarenka była, tutaj była kuchnia, to było wszystko takie maciupędzie. I ona tak tu pracowała przez ten dzień, poszła na to jezioro i to było to spotkanie takie mistyczne z Panem Jezusem. No i dlatego tutaj siostra przełożona tutaj była, Tarcyzja Buczko, w tych latach, tutaj te 14 lat wstecz, odczytała widocznie, albo Pan Jezus jej tak pomógł odczytać, żeby to miejsce jakoś zaznaczyć, uwypuklić, rozszerzyć to wszystko. No i zaczęła budować właśnie tą drogę świętej Faustyny. To był 2005 rok to był, kiedy myśmy tą drogę zaczęły budować, tak. Bo w ten czas była 100. rocznica urodzin Faustyny. No i na tą pamiątkę taki prezent Faustynie, żeby to zrobić. No a i w tym czasie, bo w kwietniu, 2 kwietnia zmarł Jan Paweł II, Ojciec Święty. No i też taki wielki apostoł Bożego Miłosierdzia. Tutaj przyszedł Pan Wójt z gminy do nas z radnymi i się radził, gdzie był pamiętnik tego Ojca Świętego Jana Pawła II. A no myśmy powiedziały, to na tej drodze świętej Faustyny, której jeszcze żeśmy nie miały, dopiero
No i dlatego tam jest przy mostku właśnie jest poświęcony ten mostek i ten kamień Janowi Pawłowi II. No i od tej chwili no, pielgrzymi przyjeżdżają i także prowadzimy tutaj tą książkę z napisem. Widzimy, że wzrasta pobyt tych wszystkich naszych. Coraz więcej osób. Coraz więcej. 148 to było w roku. W 2016. Tak, to był rok ten, gdzie młodzież zjechała do Krakowa z całego świata. I tutaj tak samo u nas byli różne grupy właśnie z różnych państw nawet, nie? Tak jak każdy święty i ojciec Pio, jak wiemy, czy jakikolwiek tego to, czy jak ileś tych świętych, niewykształcony, w ogóle bez szkoły, a przecież potem nawet dawały wskazówki papieżom samym nawet. No, to jest niewytłumaczalne po ludzku, to jest niewytłumaczalne, więc to działa tylko łaska Boża po prostu. Bo dzienniczek, no to jest niełatwa lektura mimo wszystko. Tak. Ja też się zabierałam za niego kilka razy, nie przeczytałam go do końca. Tak. Właściwie no, fragmentami różnymi można powiedzieć, że cały. Tak. Ale może jest jakiś sposób może na to, żeby go przeczytać, żeby go całego poznać. Może warto to zrobić na kilka razy. Tak, bo to nie można tej książki, tak samo jak Pismo Święte, też nie czyta się ciurkiem, tylko trzeba odstępy robić, bo trzeba przeżyć to. Trzeba to jakoś przyjąć do siebie, do wiadomości. Więc to tak najlepiej stronicami czy tam jak urywkami tak czytać po prostu. Tak mi się wydaje, dlatego tutaj my mamy też w kaplicy położony ten dzienniczek i jak ludzie sobie przychodzą, to sobie chcą tą chwilę poświęcić przed Panem obrazem i przy jej też obrazie i przy jej relikwiach tam i tak sobie czytają, medytują i tak przyjmują. No bo to, co ona pisała, bo też na rozkaz Pana Jezusa pisała i spowiednika, na początku przecież spaliła ten dziennik, no bo miała, bo takim potrzebny szatana przyszedł do niej, nie? Że po co to pisze i po co tego. I ona to spaliła i potem musiała odnawiać. Też potem to odnawianie, to też daty mogły się zupełnie nie pokrywać, bo to przecież nie ta głowa, żeby potem pamiętać. Mają tam 25 lat, czy no to jak zaczęła to pisać, no nie, więc w swoim dzienniczku. No to tak napisała właśnie w swoim dzienniczku i listach pozostawiła święta Faustyna świadectwo niezwykle bogatego życia wewnętrznego i przeżyć mistycznych. Tak. Życie świętej Faustyny na pozór szare i niczym się nie wyróżniające jest świadectwem wielkiej zażyłości z Bogiem. To świadectwo jej życia jest cenne dla każdego człowieka, zarówno starego, jak i dziecka. Spojrzenie świętej siostry Faustyny na Boga i na człowieka jest wciąż aktualne. Ona w oparciu o Biblię i katechizm oraz prywatne objawienia Jezusa Miłosiernego, doświadczenia spotkań z aniołami i szatanem oraz różnymi ludźmi pozostawiła odpowiedź na szereg pytań chyba, jakie zadaje sobie każdy ochrzczony żyjący w Kościele człowiek. Wszystkim, którzy wezmą do ręki dzienniczek, niech święta siostra Faustyna oświetla drogę życia i prowadzi niezawodnie do miłosiernego Jezusa, jedynego Zbawiciela świata. I Jego oraz naszej Matki Maryi, której działania i obecność najpełniej wyświadczyć można w Kościele. Jeszcze są takie pewne sprawy, które no, można o Faustynie powiedzieć, bo to spotkanie Pana Jezusa w Płocku, prawda? Chociaż u nas jest pierwsze, bo 29 rok. W Płocku jest już 31 rok. Ale chodzi o to, bo tutaj tu pisze w dzienniczku, wymaluj obraz według rysunku, który widzisz z podpisem Jezu ufam Tobie. Obraz ten ma być poświęcony w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. To niedziela miłosierdzia. I tutaj już jej zadanie takie postawił, prawda? I ona to wypełniła, prawda? Potem we wrześniu, 14 września 1935 roku, otrzymała od Jezusa modlitwę, to było we Wilnie, która zwana jest koronką do Bożego Miłosierdzia. Właśnie to w tym, i to w dzienniczku jest numer 475. Dusze, które odmawiać będą tę koronkę, miłosierdzie moje ogarnie je w życiu, a szczególnie w śmierci godzinie. Tak, no więc taki to. Jezus powiedział siostrze Faustynie, przez odmawianie tej koronki podoba mi się dać wszystko,
o co mnie prosić będą. Dzienniczku, jeżeli będzie zgodne z wolą moją. Przez odmawianie tej koronki zbliżasz ludzkość do mnie. No więc tutaj takie zadania już naprawdę... I to taka dziewczyna prosta, no nie, i musiała się zmierzyć z tym. No ale Bogu dzięki, że miała tego spowiednika, kapłana, który ją wspierał, który ją ukierunkowywał. No po prostu, no całe oparcie. No ale Pan Jezus jej sam powiedział, że daje jej spowiednika, więc to wszystko jest zaplanowane po prostu. No, a potem jest godzina miłosierdzia, bo to wszystko po prostu teraz my ciągle to praktykujemy w życiu. I to już w 37 roku dopiero było, w Krakowie to było, kiedy Pan Jezus, ile razy usłyszysz, jak zegar bije trzecią godzinę, zanurzaj się cała w miłosierdziu moim. Uwielbiając je, wzywaj Jego wszechmocy dla świata całego, a szczególnie dla biednych grzeszników, bo w tej chwili zostało na oścież otwarte dla wszelkiej duszy. No więc to są takie bardzo zasadnicze i głębokie tak, sprawy, które Pan Jezus no właśnie od niej dożądał i powiedział, że jest tą taką sekretarką Bożego Miłosierdzia, no i ona to wypełniała, jak każda sekretarka dyrektorów i tym podobnie w szkół, czy gdzieś indziej wypełnia te polecenia, które dyrektor szkoły każe, więc tak wygląda. To było w latach 30., w latach 20., ale co dzisiaj Święta Faustyna może powiedzieć światu? Jakie jest jej przesłanie może dla ludzi dzisiaj? Ja myślę, że to chyba jest to samo. Przygotuj świat na ostatnie przyjście moje. I to teraz ludzie tak nawet odczytują, że to, co się dzieje w świecie, ten niepokój, tak, to wszystko, jeden na drugiego napada, nie pozwala żyć spokojnie ludziom. I to tak jakby nas już przygotowywało do tego. A po drugie, zawsze był czuły Pan Jezus i siostra Faustyna tak samo na wszystkich ludzi, którzy się zbliżają do końca swojego życia, żeby oni uporządkowanie mieli życie, żeby przystąpili do sakramentów świętych i bardzo często właśnie to siostra Faustyna jeszcze jak była chora i to czyniła, jak na prądniku była w Krakowie i czyniła to, chodziła do chorych ludzi, tych konających i przygotowywała ich na przejście na tamten świat do Pana Jezusa, na spotkanie z Panem Jezusem jakiś Żyd tam był i nie dopuszczali nikogo tam, a już tak właśnie zbliżał się ku końcowi swojego życia. I ona tak modliła się i tak prosiła Pana Jezusa, żeby jakoś ktoś pomógł jemu, żeby on przyjął ostatnie oleje święte, namaszczenie w ogóle i rozgrzeszenie. No, a tam rodzina ciągle była i nikogo nie dopuszczali. No i potem jakiś był moment, że ta rodzina gdzieś się zainteresowała, już nie pamiętam, czy on tam bardzo już konał, czy coś. I ona w ten czas, czy jakaś pielęgniarka w ten czas była taka, co umożliwiła, że on właśnie w spokoju tak zmarł i przyjąwszy oleje święte. No więc to i ona bardzo zabiegała o to i zawsze modliła się za tych ludzi i nawet jak żeśmy nosiły takie włosienice i takie paski umartwiając się, ale wypraszałyśmy zawsze miłosierdzie dla grzeszników i dla całego świata. To był znak, że od początku zgromadzenie to nawet prowadziło i w ten sposób chociaż wymadlało dla tych ludzi, których człowiek nie spotkał w życiu, a gdzieś, prawda, chorują ciężko i umierają, żeby im pomóc w tym wszystkim, więc daję im ostatnią deskę ratunku. To jest święto miłosierdzia mojego. Jeśli nie uwielbią miłosierdzia mojego, zginą na wieki. I to wszystko w dzienniczku jest, numer 965. Nie znajdzie żadna dusza usprawiedliwienia, dopóki się nie zwróci z ufnością do miłosierdzia mojego. W dzienniczku 570.
no, przejmujące poniekąd, tak, prawda, te rzeczy. No ale tak utorowała nam tak drogę, po prostu tak wyrównała i taką prostą, nawet jasną zrobiła to wszystko, bo, te, bo obraz, Godzina Miłosierdzia, to wszystko jest to, które nam pomoże dojść do Pana Boga, nie? Rzeczywiście historia świętej Faustyny, której zresztą nie można było opowiedzieć całej, bo na to by nie starczyło nawet całego dnia, świadczy też trochę o tym, że Bóg lubi rzeczywiście takie nieszablonowe historie i posługuje się prostymi ludźmi i wiernymi, jak to siostra właśnie Maria Angela podkreśliła, by mówić o swojej miłości, o swoim miłosierdziu, tak jak wybrał świętą Faustynę, o czym też cały dzień dzisiaj się mówi i wspomina, co jest też bardzo cenne. Teraz chciałabym troszeczkę zmienić temat, ponieważ dosłownie kilka dni temu ukazał się najnowszy numer Misyjnych Dróg, czyli dwumiesięcznika, wydawanego przez misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. I tematem, takim szczególnym tematem tego dwumiesięcznika są kobiety. Jest to temat Godność kobiet, Maryja w krajach misyjnych. I w tym dwumiesięczniku jest wiele, naprawdę sama czytałam je z zaciekawieniem, artykułów na temat kultu maryjnego, samych też kobiet na misjach. Gdyby tak przejrzeć troszeczkę, już na samym początku możemy przeczytać artykuł ojca Symeona Stachery, który no, posługuje w Maroku już od wielu, wielu lat. I o tej też pielgrzymce ostatniej papieża do Maroku pisze. I mówi tak, że czekaliśmy na tę wizytę 34 lata. Przybył do nas pielgrzym pokoju, człowiek wiary i miłości, uśmiechu i radości życia. Duchowy przywódca, lider wartości ludzkich dla całego świata, w tym dla świata muzułmańskiego. Niezwykle ciekawy artykuł. Michał Jóźwiak, redaktor prowadzący portalu misyjne.pl, napisał również bardzo interesujący artykuł o takich nierównych szansach kobiet i mężczyzn. Mówi, że dla większości z nas równość kobiet i mężczyzn jest faktem. W Polsce mają taki sam dostęp do edukacji czy ochrony zdrowia. Mogą głosować, kandydować w wyborach i pracować w dowolnej branży. Na świecie bywa jednak z tym różnie, a godność i wartość kobiety no niestety bywa podważana. I o tym jest ten artykuł. Możemy tutaj się przyjrzeć takim małym statystykom. Na pewno jest to bardzo cenne. Beata Zajączkowska, dziennikarka Radia Watykańskiego, również pisze właśnie o kobietach, mówiąc, że Franciszek mówi, że Maryja to największa influencerka świata. Istotnie ma wpływ na decyzje i postępowanie kobiet na całym świecie. Jest to wpływ dobry i twórczy. Możemy też przeczytać takie bardzo krótkie komentarze, między innymi właśnie Małgorzaty Terlikowskiej, Anny Mejser, która jest profesorem i etnologiem Ameryki Łacińskiej, czy też Eweliny Stasińskiej, która jest misjonarką w Kenii, Etiopii i Zambii, która też działa właśnie we Fundacji Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio. Możemy także przeczytać wiele artykułów misjonarzy, między innymi misjonarza świętej rodziny Damiana Szumskiego, który pisze właśnie o kobietach na Papui Nowej Gwinei, czy chociażby Marioli Krysteckiej, która działa właśnie w papieskich dziełach misyjnych i o tej pobożności maryjnej też pisze. Zapraszam też Państwa do ciekawego wywiadu z Ewą Gawin, która już od prawie 30 lat posługuje w Kamerunie. Jest tam dyrektorką szkoły dla głuchoniemych i niepełnosprawnych dzieci. Ciekawie też opowiada o tym, jak to jest być kobietą i jak to jest wypełniać różne funkcje, czasami przeznaczone tylko dla mężczyzn. I jak ta współpraca z tymi mężczyznami w tym Kamerunie wygląda. I jest to ciekawe i nie zawsze jest to oczywiste. I oczywiście najbardziej zapraszam Państwa też do obejrzenia bardzo ciekawego fotoreportażu o pasji w Chiapas. Jest takie małżeństwo, które podróżuje po świecie. Luisa Stosik-Turek i Bartosz Turek prowadzą taką stronę pod tytułem Tu i Tam. Właśnie opublikowany został właśnie ich reportaż, fotoreportaż o tej pasji, jaką się w Meksyku praktykuje już od wielu, wielu lat. To jest wielowiekowa tradycja. No niezwykle ciekawe zdjęcia. Naprawdę można zobaczyć kawałek świata od zupełnie innej strony. Na samym końcu tradycyjnie przepis Modesta Amaro. Tym razem jest to tarta z rabarbarem. No z pewnością bardzo ciekawe i takie też wiosenne danie. Można tutaj troszeczkę pokombinować i samemu spróbować sporządzić właśnie taką tartę.
To oczywiście tylko część artykułów, które możemy przeczytać w najnowszym numerze Misyjnych Dróg. Zachęcam Państwa oczywiście do lektury Misyjnych Dróg. Mogą Państwo zajrzeć na stronę misyjne.pl, gdzie wszystkie informacje będą mogli Państwo przeczytać, jeśli chodzi o ewentualną prenumeratę, czy w ogóle kupno Misyjnych Dróg. Ja się z Państwem żegnam. Słyszę się z Państwem już za 2 tygodnie. Życzę Państwu miłej lektury i do usłyszenia. Ludzie z misją.